do tego trzeciego segmentu, o którym mówiłem w sprawie tej pierwszej wypowiedzi, ponieważ po tych trzech punktach, które wymienimy w tym trzecim segmencie, powinny nastąpić w różnych obszarach, nie tylko dotyczącym problemu Zalewu Zaporowskiego. Jest widoczny brak programów operacyjnych na różne, czy jeśli chodzi o rozwiązanie różnych problemów w sposób kompleksowy. I podobna sytuacja jest w przypadku Zalewu Zaporowskiego. Konieczny jest program operacyjny, który określi, jakie funkcje ten teren ma pełnić z zamówienia, nazwijmy to w skrócie myślowym, ze strony miasta. Tak, żeby on służył przede wszystkim jako miejsce rekreacji dla mieszkańców miasta, nie tylko latem, ale również w okresie zimowym. A więc określić tą wielofunkcyjność i w ślad za tym rozstrzygać konkursy na zagospodarowanie i realizację tychże właśnie tak zapisanych celów. Także konieczne jest pilnie, szybkie opracowanie tego programu operacyjnego. To, o czym mówił pan Krzysztof Żuk, myślę, że jest jak gdyby drogi w tym kierunku. I wtedy nie będzie problemu, kto ma być właścicielem mariny, kto ma realizować to zadanie, jeżeli będzie wiadomo, czego my oczekujemy. Bo to pozwoli rozstrzygnąć przetargi na użytkowanie tej infrastruktury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.